Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Liczba tangens 30 stopni od sinus 30 stopni jest równa. Odczytujemy po prostu z tablicy, ile to jest tangens 30 stopni. Tangens 30 stopni to jest pierwiastek z 3 przez 3, natomiast sinus 30 stopni to jest 1 druga. Czyli mamy wykonać działanie, ile to jest pierwiastek z 3 przez 3, odjąć 1 drugą. Zobaczmy, że wspólnym mianownikiem dla tych dwóch ułamków będzie 6. Czyli tak, pierwszy ułamek domnażam górę i dół przez 2, a drugi ułamek górę i dół domnażam przez 3, żeby otrzymać wspólny mianownik, prawda? No to co będę miał? Pierwiastek 3 razy 2 to są 2 pierwiastki z 3, 3 razy 2 to jest 6, później 1 razy 3 to jest 3, 2 razy 3 to jest 6. Mamy teraz dwa ułamki zapisane w innej postaci, no i odejmujemy, czyli 2 pierwiastki z 3 odjąć 3 na 6. To jest nasza odpowiedź. 2 pierwiastki z 3 odjąć 3 na 6 to jest nasza odpowiedź, odpowiedź D.